Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy dzisiaj na przystani tramwaju wodnego na Stogach, który de facto dostaliśmy wiadomość, że chcą nam zabrać ten przystanek. Jako radny dzielnicy Stogi, no wiem, że takie informacje dostaliśmy i nie chcemy to na to pozwolić, no bo to podobno za mała frekwencja jest. No ja przepraszam bardzo. Po to zbudowano przystanek, żeby on działał, nie? A nie żeby tutaj, i to jeszcze z funduszy unijnych, Gdańsk ten przystanek pobudował. No i tutaj jest marina. No tutaj już obok dalej, tutaj mamy proszę ławeczki. Szybeczki już wypadały, widzę, nie ma szybeczek, tylko tu są szybeczki, niektóre zginęły. A tu proszę Państwa program ożywienia środowiska wodnego w Gdańsku. Mamy tutaj kupioną za te pieniądze z tego programu koło ratunkowe mamy. Tutaj mamy Natalii, jednostka pływająca, to się nazywa Natalii. Tutaj zaraz mamy kajaki, proszę Państwa. No tutaj sobie zdjęcia na kajakach robią, to niektórzy. A tam, proszę Państwa, mamy Ligę Obrony Kraju, przystań żeglarska. No jak widać, jeszcze łódki są na wodzie. Po drugiej stronie mamy Damen, no tam też są zakłady. A po drugiej stronie też mamy przystań żeglarską, proszę bardzo. Jest marina, tak, i stoją tutaj, proszę bardzo, już na jachty. No i tutaj jest jeszcze taki przestrzeń, wejdziemy głębiej. No i ten przestrzeń tam się wchodzi. Tam onegdaj był klub żaglowy Posejdon. No tam ja właśnie robiłem uprawnienia sternika jachtowego. W tamtych czasach to były lata 89, prawda? W 80 potem miałem płynąć w rejs dookoła, znaczy dookoła, no do Francji miałem płynąć jachtem Prometeusz, który był armatorem, którego była gazownia gdańska. I wszystko było już opłacone, ale niestety 1 sierpnia, znaczy 1 sierpnia, 31 sierpnia, no to był koniec dopiero strajku i potem już nie wypuszczali tych jachtów, a ja tak jakoś się złożyło, że byłem przywódcą strajku w Ośrodku Badawczego, zrobiłem meprozy w Gdańsku i tam, proszę Państwa, byłem właśnie na Stoczni Gdańskiej jako członek Międzynarodowego Komitetu Strajkowego w 80 roku, także nie popłynąłem w ten rejs do Francji, z czego bardzo żałuję, bo na jachcie Prometeusz bardzo ładny jacht gazownik gdański, prawda? Mogłem popłynąć, nie popłynąłem. No jak widać, tutaj w tej chwili jest pogoda, dzisiaj mamy 27, proszę Państwa, października, także niedługo święto zmarłych będzie przed nami, się zbliża. No a wiatr trochę hula tutaj, no nie jest za ciepło. Idziemy dalej. Tutaj mamy, widać, tu jeszcze mamy firmę, która szyje żaglo, Apollo. No i tu przystań żeglarska, pod numerem 17, przystań żeglarska przy ulicy Tamka, jak widać. No tutaj mamy, prawda, te możliwości korzystania, żeglarze mogą korzystać z tej przystani. Oczywiście za opłatą odpowiednią, bo to zależy od długości jednostki pływającej, opłata za dobę, tak. Tutaj jest zakaz palenia, no tutaj mamy w obiekcie te różne przepisy odporządkowe, odpowiedzialność. Cennik jest też po angielsku, ale generalnie 5 zł od osoby korzystanie z natrysków. Pralko, suszarka 10 zł za cykl prania i wykorzystanie z WC 2 zł od osoby. A 10 zł to doba bez dostępu do wody i prądu, może sobie tutaj być. Według stawek operatora za kilogram warto godzinę. 10 zł za jednostkę pływoną, slipowanie. Jeżeli chcemy sobie jednostkę wyslipować, czyli spuścić na wodę albo podnieść z wody, no to kosztuje to 10 zł. Korzystanie z pompy do odbioru ścieków sanitarnych jednorazowo 15 zł. No, opłata pęki łaza postój samochodów sobie 3 godziny. 3 zł za godzinę, przepraszam. A za dobę 2 dychy, no. Tak to wygląda. Przyczepy podłodziowe kosztują też 3 zł i też 20 zł. Odesprętnie stanie konfunkcyjnej i kuchlejnej kosztuje 150 zł. No tak to widzisz. A stacjonowanie skutera wodnego kosztuje 450 zł na miesiąc. 20 zł na dobę. Tutaj zasady postoju przystani regularnie przystań żeglarski przy ulicy Tamka w Sopocie, przepraszam, na Stogach, co ja gadam. Jesteśmy dzisiaj na Stogach. To jest sala, gdzie tutaj żeglarze mogą się posilać. Tu mają pełen asortyment różnych naczyń. No i też zlewozmywaki, że mogą się umyć. Kuchenka, prawda, jest elektryczna. Także to tak wygląda. No. Na przystani przy ulicy Tamka, przystań jachtowa, tutaj mamy plan.
Tutaj rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, stacja paliw. Proszę bardzo, miejsce zbiórki broni. Przystanie wyróżniona została flagą spełniającą kryteria zakresu jakości wody, działań na rzecz edukacji ekologicznej i zarządzania środowiskowego. Czyli mają błękitną flagę, spełniają kryteria. No tak to wygląda. No tutaj są widać jeszcze łodzie motorowe stojące na brzegu. Tak, i tutaj mamy samochód Kopieliska Morskie Gdańsk. Proszę bardzo, też jest służbowy. No i tutaj pojemniki na śmieci zostały po tym Euro, kiedy te w piłkę grali, zostały takie piłkarskie pojemniki. I tu tak wygląda. To jest właśnie miejsce do slipowania, proszę bardzo. Tędy się slipuje motorówki, łodzie. Można tutaj z wózkiem zjechać na dół i, proszę Państwa, spuścić się na wodę. No i nieraz tu pokazywałem łódkę taką właśnie na wózku, można zjechać i wypuścić na wodę. No pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa dla Was z przystani żeglarskiej na Stokach przy ulicy Tamki 17. Tak wygląda łódź ratownika. O.